Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałem wrócić trochę do pracy z przeponą, a o przeponie było niedawno mówione całkiem sporo. Nagraliśmy całkiem obszerny film do pracy, która polegała na gdzieś wchodzeniu pod żebra, palpacji tutaj przez żołądek, przez wątrobę właśnie do przepony. Przepony jest w ogóle jeden z najciekawszych mięśni naszego ciała, który oddziela nam cylinder klatki piersiowej od cylindra brzusznego. I dzisiaj tak naprawdę wykorzystamy sobie techniki, gdzie będziemy mogli na to przepony poświęcić dosłownie kilka minut, dlatego że jest ona bardzo ważna w sytuacji, kiedy będziemy chcieli wpłynąć na układ odpornościowy, kiedy będziemy chcieli wpłynąć na układ oddechowy, na układ limfatyczny, więc takie krótkie techniki zawsze warto gdzieś wpleść w tą terapię i spowodować to, że ta przepona bezpośrednio bądź pośrednio wpłynie na inne tkanki naszego ciała, gdyż ma ona rzeczywiście całkiem fajne powiązanie z wieloma strukturami. Techniki będą polegały na bezpośredniej bądź pośredniej pracy z przeponą. Będzie to polegało, że ja będę przez dolne żebra, powiedzmy, że wtapiał się, wybierał luz tkankowy, kompresował trochę te żebra, a następnie szukał luzu tkankowego bądź restrykcji tkankowej. I w luzie tkankowym będę pracował oscylacją, natomiast w restrykcji tkankowej będę pracował przez tak zwaną technikę recoil, czyli takiej, można powiedzieć, że poniekąd manipulacji na tkanki miękkie. Te techniki też będą zależne od tego, czy będziecie chcieli kogoś trochę wyciszyć i wpłynąć na jego rozluźnienie, uspokojenie, czy będziecie ewentualnie chcieli go troszeczkę podbić do góry, pobudzić delikatnie, to też właśnie czy przez oscylację, czy przez recoil możecie tutaj pracować. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Moglibyśmy zrobić to przez koszulkę, natomiast wiadomo, że lepiej tą tkankę palpować bezpośrednio za pośrednictwem skóry. Czyli tak, na początku musimy znaleźć wyrostek mięczykowaty, trzon mostka, chwytam za dolne żebra, palce rozcapierzone, pewny chwyt i tak, na początku wtapiam się głęboko w tkanki, aż one powiedzą stop, czyli będę musiał użyć dużo więcej siły, żeby przebić się przez tą barierę, ale nie chcę tego robić. Wtapiam się, dobra. Następnie sprawdzam, które żebro, która strona jest łatwiejsza do kompresji, czyli w kierunku grzbietowym. Ok, czujesz, że łatwiejsza jest prawa, więc ta prawa zostaje. Następnie sprawdzam już zgięcie boczne, ale cały czas ten jeden luz tkankowy, czyli ta prawa strona jest wybrana. Następnie sprawdzam zgięcie boczne i czuję, że w stronę znowu prawą jest łatwiej, więc wybrałem grzbietowo prawą stronę, popchnąłem, zrobiłem zgięcie w stronę tutaj prawą i następnie dorzucam tego trzeci ruch, czyli rotację i czuję, że prawo strony znowu łatwiej. Trzy kierunki prawe wybrane, a następnie wprowadzam oscylację. Skupiam się, żeby cały czas te trzy kierunki były wybrane. Wprowadzam oscylację. Na początku może być to delikatnie dyskomfortowe dla pacjenta, ale oczywiście sytuacja będzie się poprawiała. Fajnie, jeżeli ta oscylacja będzie powodowała, że cały pacjent będzie tutaj nam ładnie pracował, ładnie falował. Tak mniej więcej powinno to wyglądać. Oczywiście praca z przeponą będzie wpływać na powłoki, na narząd wewnętrzny, na jelita, więc będziecie słyszeli, że coś się przelewa, coś się wylewa, gdzieś tam jakieś burczenie jest, więc różne odgłosy z jamy brzusznej będą się dodały. I jest oczywiście to jak najbardziej pożądane przez nas, można powiedzieć, taki uboczny trochę odgłos. Więc wyrostek mięczykowaty, trzon mostka, wchodzę i wybieram trzy luźne kierunki. Czyli na początku jeden kierunek, potem już tam drugi, więc mam wybrane dwa, potem już tam trzeci, więc mam wybrane trzy. Oscyluję. Powinno to trwać mniej więcej minutę, dwie, aż poczujecie, że te żebra jeszcze łatwiej Wam tutaj pracują, jeszcze łatwiej te różne kierunki wybierać. To jest oscylacja. Wycieszenie pacjenta bardzo fajnie będzie wpływali na przeponę i pod kątem limfatycznym, pod kątem odpornościowym, pod kątem wyrównania napięć jamy brzusznej, klatki piersiowej. Fajna bardzo technika, bardzo globalna. Można zrobić to poprzez wybranie trzech kierunków restrykcyjnych, czyli sytuacja wygląda bardzo podobnie. Szukam sobie wyrostka mięczykowatego, trzonu mostka. W tej technice będzie bardzo ważne, żebyście wystali w pewnym ustawieniu. Za chwilę zobaczycie dlaczego. Następnie znowu wchodzę w tkankę głęboko i sprawdzam sobie, które kierunki są restrykcyjne. Lewa strona pacjenta, lewa strona, rotacja w prawą stronę. Zostaję w tych kierunkach trzech restrykcyjnych. A następnie proszę pacjenta, żeby zrobił głęboki wdech. Ok, i wydech. Sprawdzę, że jak ten wydech wygląda. Ja cały czas te trzy kierunki restrykcyjne trzymam. Wdech, wydech. Sprawdzajcie sobie, gdzie jest szczyt wdechu. Wdech, maksymalny wydech. Mówicie pacjentowi, że głęboko tym wdechem pchał w wasze ręce. Wydech. I za którymś razem, jak już będziecie to robić, głęboki wdech,
Przed szczytem wydechu maksymalnie odpuszczacie, bo sobie jest takie rozprężenie klatki piersiowej. Robicie to bardzo szybko. Im szybciej, tym lepiej. Stąd bardzo ważne jest, żeby ten chwyt był stabilny, żebyście wyczuli, gdzie jest szczyt wdechu i dosłownie przed samym szczytem wydechu puszczacie, klatka się rozpręża, też bardzo fajnie wpływamy. Efekt jest taki sam, jak w 3 technice przez oscylację, ale mamy pobudzenie pacjenta. Trochę szybciej ta technika jest wykonywana, trochę krócej trwa. Podbijamy jego trochę układ współczulny, więc możemy tymi technikami bawić się w zależności od tego, co nam jest potrzebne. Można wykonywać na początku jedną, później wspomagać tego drugą i trochę tutaj wpływać w inny sposób na rozluźniętych tkanek. Bardzo fajne techniki, gdy przez krótki czas macie całkiem fajny wpływ, więc nie musimy, jeżeli nie jest takiej potrzeby, że chcemy bezpośrednio poświęcić większość naszej terapii na wszystkie techniki, które były robione wcześniej, na wchody, na mocho pod przeponę, w ten sposób, to co robiliśmy w wcześniejszym filmie, to jest bardzo fajne, ale zajmuje dużo czasu. Chcecie poświęcić trochę czasu waszej terapii? 5%, 10%, możecie pracować w ten sposób. I to było na tyle. Było to uzupełnienie filmu z przeponą, który był już jakiś czas temu, więc obejrzyjcie sobie najpierw tamten film, zobaczcie sobie taką pracę z technikami, gdzie wchodziliśmy pod żebra, powiedzmy jakoś wpływ na tą przeponę, a później możecie sobie uzupełniać to tymi technikami. Bawcie się nimi, testujcie sobie na waszych pacjentach, testujcie na sobie. Także mam nadzieję, że te techniki urozmaicą trochę waszą pracę w gabinecie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym tygodniu.